Siemano, ja jestem Szawa. Siema, jestem Kondziu, witam. I witam was o tej pięknej godzinie w Apelskim Kwadransie. Dokładnie tak. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, a jeśli nie macie 18 lat, zapraszamy was na zewnątrz, poza ten kanał oczywiście. A dzisiaj porozmawiamy o gangu kurierów. Zajrzymy także do Indii oraz Bangladeszu. Przyjrzymy się także kolejnym fake newsom na polskim podwórku. Dowiemy się, czym jest zapalniczka do e-papierosa. A także odpowiemy sobie na pytanie, czym jest wej. Zostańcie z nami. Halo, halo, halo. Będzie jeszcze turbotorba. Wiadomo, tak, turbotorba, wiadomo. Będzie także rozwiązanie poprzedniego konkursu i nowy konkurs. A w pogaduchach? Oj, poruszymy kilka naprawdę ciekawych tematów oraz odpowiemy na wasze pytania. Dokładnie tak. Zostańcie z nami. Gang kurierów? Brawo. Brawo dla policji w Stanach Zjednoczonych, która rozbiła grupę przestępczą złożoną z kurierów UPS, którzy nie tylko dostarczali paczki z zamówieniami, ale także nielegalne kartridże z THC i nie tylko. Nie jest jeszcze jasne, czy zarekwirowane kartridże są skażone i niebezpieczne. Nie wiadomo także, czy są one bezpośrednio połączone z chorobami i zgonami spowodowanymi wapowaniem THC. O skali dilerki może świadczyć to, co zostało zarekwirowane liderowi gangu. Każda szanująca się gangsterska mordeczka oczywiście posiada bombę pieniędzy, prywatną łódź, nowiutką korwetę i oczywiście niesprzedane jeszcze ponad 50 tysięcy kartridży i vape-penów z THC. Najwidoczniej kurierom z UPS płacą za mało, że musieli dorabiać, sprzedając płynną śmierć. Czy wiecie, że 12% populacji palaczy papierosów żyje w Indiach? Jest to około 120 milionów palaczy, którzy skrupulatnie dokładają się do państwowej kasy. Indie to także dom dla 96 865 farmerów tytoniu. Kolejne ogromne wpływy do budżetu. Nic więc dziwnego, że totalny ban na e-papierosy przeleciał przez tamtejszy parlament szybciej niż Kubica na Grand Prix w Tokio. Parlamentarzysta Rajiv Govda ostrzega, że ban vapingu będzie skutkował powstaniem mafii, która przejmie rynek e-papierosów i będzie handlowała likwidami i sprzętami tak samo jak narkotykami. Oczywiście, wszelkie badania i dowody naukowe zostały kompletnie zignorowane podczas obrad. A podstawą do powstania samego zakazu, bo jak można się domyśleć, wybuch zachorowań i zgonów w Stanach Zjednoczonych. W taki właśnie sposób ratuje się przemysł tytoniowy z krwią na rękach, byle tylko papieroski się sprzedawały. Epidemia głupoty rozprzestrzenia się w zaskakującym tempie. W regionie południowej Azji, bo bliski sąsiad wspomnianych Indii, czyli Bangladesz, ma w planach wprowadzenie totalnego zakazu na wszystko, co związane z vapingiem. Oczywiście fakt, że wszystkie choroby i zgony zostały spowodowane skażonymi likwidami z THC i nie mają nic wspólnego z legalnym vapingiem, są przez rząd Bangladeszu ignorowane. Nasze przypuszczenie jest takie, że podobnie jak w Indiach, Bangladesz chce utrzymać sprzedaż tytoniu na swoim miejscu i wyciąć alternatywę, jaką są e-papierosy razem z korzeniami. Bezduszność polityków jest szokująca. 35% dorosłych pali papierosy, włączając to osoby już od 15 roku życia, jako regularnych palaczy. 113 tysięcy ludzi umiera na choroby spowodowane paleniem tytoniu, a bierne wdychanie dymu tytoniowego powoduje 23 tysiące zgonów. Szokujące liczby, lecz nie dla polityków, którzy wolą zakazać jednej ze skuteczniejszych dróg wyjścia z nałogu palenia papierosów, smutne i niestety prawdziwe. A co tam na polskim podwóreczku? Nasze kochane medialne hieny nie próżnują i zalewają sieć kolejnymi fake newsami. Portal Familie.pl i artykuł pod tytułem E-papieros w ciąży. Czy to dobry pomysł? Autorstwa pani Moniki Góralskiej. Od razu zaznaczamy, kobiety w ciąży powinny trzymać się z dala od papierosów. Na każdym legalnym urządzeniu i likwidzie znajdziemy oto taki znaczek, który informuje, że kobiety w ciąży nie powinny używać papierosów. Koniec, kropka. Nie ma co drążyć tematu. To, czego się czepiamy, to skąd pani Monika ma informacje o tym, jakie są skutki wapowania w ciąży. Żadnych badań czy publikacji w artykule oczywiście nie znajdziemy. Skutki, które autorka tekstu wymienia do złudzenia, przypominają te, które możemy znaleźć w artykułach o paleniu papierosów. Źródło, na które pani Monika się powołuje, to Polska Agencja Prasowa. Przeszukaliśmy portal w poszukiwaniu informacji, choć trochę zbliżonych tematycznie z artykułem i co? I nic. To tylko pokazuje skalę zepsucia mediów internetowych. Można pisać co się chce, bez zważania na to, czy to jest poparte czymkolwiek, czy nie. Pisanie o vapingu to na chwilę obecną pewny strzał w dziesiątkę. Temat chwytliwy, będzie się klikał, złotówki z reklam będą wpadać, czy zadowolony, może i premia będzie. Warsaw Enterprise Institute, czyli agencja badawcza, która przygotowuje publikacje, komentarze, projekty edukacyjne oraz rozwiązania dla instytucji państwowych, jak i niezależnych podmiotów z dziedziny gospodarki. Na łamach swojego portalu opublikowała stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z papierosami. Wej, jako niezależna agencja badawcza w swojej publikacji z dnia 5 grudnia pod tytułem Polskie prawo gwarantem bezpiecznego obrotu papierosami elektronicznymi przytacza same suche fakty oraz regulacje prawne, tłumaczy w rzetelny sposób, jak wygląda bezpieczny rynek
rynek e-papierosów na podstawie naszego kraju. W kwestii bezpieczeństwa obrotu wyrobami e-papierosowymi polski rynek zrobił więcej niż nakazywała dyrektywa unijna TPD. Dlatego w naszym kraju możemy czuć się bezpiecznie. Dalej w publikacji możemy czytać o wysoce niesprawiedliwej stawce akcyzowej, która tylko spowoduje drastyczny wzrost cen wyrobów e-papierosowych. Wszystko co zawarte jest w stanowisku, jakie zabrało WEI, wielokrotnie już poruszaliśmy w naszym programie. Ale chcemy podkreślić i głośno mówić o tych, którzy nie boją się prawdy. Koniecznie czytajcie, link zamieszczamy w opisie. Warto także udostępnić to na swojej tablicy na Facebooku. Na sam koniec naszego bloku informacyjnego mamy hit, kolejny bombshell, jakich mało, wydarzenie, które pokazuje, jak niewiele społeczeństwo, a przede wszystkim pracownicy oświaty, wiedzą o e-papierosach. Głos Wielkopolski i eksplozja zapalniczki e-papierosa w szkole w Białymborze. Kilka osób poszkodowanych. Masakra. I nasze pierwsze pytanie, czym jest zapalniczka do e-papierosa? Czy ktokolwiek z Was słyszał kiedyś o takim urządzeniu? Dajcie nam znać w komentarzach koniecznie. My przypuszczamy, że mowa tutaj o atomizerze. Cytuję. W plecaku jednego z uczniów pierwszej klasy doszło do awarii. Można to nazwać wybuchem zapalniczki do e-papierosa. Mówi Renata Piszcz, dyrektor zespołu szkół nr 7 w Białymborze. Słuchajcie, jesteśmy świadkami naprawdę historycznego wydarzenia. W całym świecie vapingu jest to pierwszy przypadek, gdzie przez przepalony zespół grzewczy, aka bubr, została ewakuowana cała placówka. Została wezwana straż pożarna i pogotowie. Na szczęście nikomu nic nie stało, a kilkoro uczniów, woźna, jak i jeden z nauczycieli, źle się poczuło i zostali przebadani przez ratowników. Zapewne ilość emocji związanych z wydarzeniem dała się we znaki. Uczeń musi się liczyć z konsekwencjami, tym bardziej, że jest niepełnoletni i nie powinien posiadać e-papierosa. Kochani, właśnie przez takie wydarzenia vaping jest na świeczniku. Niepełnoletni używają nieodpowiedzialnie urządzeń, których przede wszystkim nie powinni mieć, a często jest tak, że sami rodzice na to przyzwalają, co jest patologią samą w sobie. Apel do Was, waperów. Widząc małoletniego z e-papierosem, uświadom go, że nie jest to modne i cool. Jest to metoda dorzucania palenia, a nie metoda lansu. Jeśli będziemy siedzieć biernie, będziemy świadkami upadku e-papierosów. Działajcie jak tylko możecie. My robimy swoje, przekazujemy Wam rzetelne informacje, obalamy fake newsy i pokazujemy manipulacje mediów. Zacznijcie działać w swoim zakresie. Damy radę razem, jak to mówił Szaba. Link do artykułu w opisie. A teraz czas na turbo torby. Szaba, prezentuj torbę. W tym odcinku, jak i w zeszłym kącie, przygotowałem dla Ciebie coś super specjalnego. Ba! A nawet super nowego. No to się zobacz. Proszę Cię bardzo. O kurde, balans. Smog Mag P3. W kicie. W kicie. Kolejna wersja Maga. I no, tutaj kądzik, mamy normę IP67. Czyli smog jest piaskoodporny, wodoodporny, kurzoodporny i dzieciodporny, o czym się przekonasz dopiero za chwilę. Mm-hmm. Jego wymiary to 150x72x36 mm. Spory. Całkiem tak. Waga 345,5 grama. Ciężki. Ciężki. Jego moc regulowana od 1 do 230 W. Także znów sporo. Sporo. Czuję moc i czuję wagę. Zasilone dwoma ogniwami 18650. A w zestawie mamy także atomizer TFV8 Baby V2. Dokładnie tak. Pokrótce, co mamy w pudełeczku? Mamy komplet uszczeleczek, oczywiście kabel do ładowania i zaktualizowania oprogramowania urządzenia. Mamy także kartę ostrzegającą nam przed skutkami używania niezabezpieczonych akumulatorów, kartę gwarancyjną oraz instrukcje obsługi w wielu językach, czarno-białą niestety, ale okładka jest kolorowa, także całkiem spoko. Jeśli chodzi o samo urządzenie, moim subiektywnym zdaniem jest dość specyficzne. Smog nie słynie z super eleganckiego designu, jest to dość specyficzny design, mógłbym go nazwać smokowym, tak jest tutaj. Oczywiście z jednej strony urządzenia mamy nieśmiertelny karbon, nazwę urządzenia, czyli Mag P3. Opowiem także o wejściu USB, które możemy znaleźć po tej stronie urządzenia, które jest dość mocno uszczelnione. Jak Szaba wspominał, urządzenie jest wodoodporne. W przeciwieństwie do innych magów, które cechowały się tym, że właśnie miały ten specyficzny mechanizm wyjmowania akumulatora, gdzie zwalniało się przyciskiem tak, dolną część urządzenia, to wypadł, no to było... Jak magazynek. To było specyficzne, ale... Ale o to w tym chodziło, to był mag. Tutaj... To był mag. Tutaj niestety no nie mamy tego, mamy po prostu guziczek i klapka nam się otwiera, dokładnie. Ale tak, akumulatory wciąż wypadają. Akumulatory wciąż wypadają, także połowicznie zachowana tradycja. Z drugiej strony mamy dość spory wyświetlacz. Co ciekawe, jest on dotykowy. Włączmy urządzenie. Kolejny minus, moim zdaniem, urządzenie strasznie długo się włącza jak na e-papieros. Ale hola, 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 co to jest? No właśnie, kądzik, coś o czym wspominałem, czyli blokada przeciwko dzieciom. Twoje dziecko nie będzie w stanie go używać bez pisania odpowiedniego kodu. Całkiem spoko opcja. Jeśli chodzi o boki urządzenia, mam to, ono jest praktycznie całe pokryte gumą. Dość przyjemną w dotyku, ale to zapewne służy też temu, żeby urządzenie się mocno nie odpryskiwało. Na przykład te elementy metalowe mogą się rysować
rysować, odpyskiwać. Na górze mamy dość sporą platformę, tak zwany lotniskowiec, na którym możemy zamontować sobie także te spore atomizer. Myślę, że to 35 mm może na spokojnie wejść. Mhm. Dokładnie tak. Oczywiście klasyczny konektor 510. To co mamy w menu, Szaba? Jak się to, czym to urządzenie się cechuje? Więc tak, na początku, żeby wejść do menu, tak jak przed chwilą zrobiłeś, odblokowujemy zupełnie tak jak w iPhone'ach. Mamy slider tak zwany. Mamy slider. Żeby wejść w menu, mamy u góry po lewej stronie takie kwadraciki. Ikonkę. Pierwsze co nas wita, to tryby. Mode, My Mode, Puff oraz Settings. Wejdźmy sobie w Mode. Tutaj ustawiamy sobie waty. Możemy ustawić sobie temperaturę na tytan, temperaturę na nikiel oraz temperaturę na SS. Czyli tak w sumie podstawowo dość mocno. Mhm. W kolejnym My Mode, to już jest dużo bardziej rozbudowane, mamy do wyboru cztery My Mode'y, w którym wybieramy sobie naszą moc, nasze waty, które chcemy używać. Dalej mamy preheat, czy ma być soft, medium lub hard. Preheat to jest... Jest chyba jeszcze jeden, tam jest extreme czy coś w tym stylu. Aj, tutaj wychodzi. Strasznie szybko wychodzi. Strasznie szybko wychodzi. Nie, tutaj akurat nie ma, to jest tylko soft, medium lub hard. Aha. Poniżej ustawiamy sobie już do naszego bezpośrednio premixa, na jakiej mocy wapujemy. Możemy sobie ustawić naszą nikotynę oraz jaki smak mamy zalany. Dokładnie tak. Dalej. Puffy, czyli co ile urządzenie ma nam jakby się blokować, jeżeli chodzi o średnią dzienną, co jeżeli chodzi o zaciągnięcia, oraz możemy standardowo puffy sobie wyczyścić. Ustawienia generalne, czyli tutaj możemy poczytać trochę o urządzeniu. Dalej mamy chip, czyli to jaka wersja chipa jest zainstalowana, oraz między innymi to jest dość ciekawe, bo pierwszy raz się z tym spotkałem właśnie w tym modzie, że maksymalne napięcie, które mod obsługuje, że to jest 1,8 ampera w ładowaniu. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Możemy zmieniać sobie kolor naszego wyświetlacza, aczkolwiek to i tak chodzi tylko i wyłącznie nie tylko o sam wyświetlacz, co o literki. Detale. Dokładnie, co o takie detale. Oraz co ile ten wyświetlacz ma się wygaszać. Na samym końcu mamy właśnie kod, z którym przed chwilą się zetknąłeś. Zetknąłem. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, nie jest to luks, tak jak mieliśmy ostatnio. Tamten wyświetlacz mi się dużo bardziej podobał. Ten wyświetlacz jest niestety trochę mały, a jeżeli chodzi o dotyk, jest dla mnie za mały. Mogliby zrobić większy. Jak dla mnie mógł być mimo wszystko troszkę większy. Urządzenie samo w sobie jest większe, także jeszcze, jeśli wyświetlacz by był jeszcze większy, to by było jeszcze większe. Myślę, że nie ma potrzeby, moim zdaniem. Ja bym chciał, żeby było większe. W zestawie także mamy parownik Smog Mini V2. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Żałeczkę zamontowaną mamy meshową 0, 15. Oma, 3 przeloty powietrza, nie za duże, nie za małe, myślę, że będzie to chmurzyć dość dobrze, ale pytanie jest jedno. Jak się z tego wapczy? Mogę, Konradzie? Oczywiście. Wcześniej zalałem sobie jeden z 4 nowych smaków od Duo. Zakochałem się w nim. Naprawdę, jest to czerwona pomarańcza z mango. Super słodki smak, ale taki, który się nie nudzi. No ja już to wapowałem i jest mega słodki jak na mój gust. Będzie chmura. Chmury jak ta lala. Chmury jak ta lala. Jak to smog, chmurzy to naprawdę potężnie. A jak smak? Jeżeli chodzi o smak, to jak to smog? Tego smaku nie ma tutaj za dużo, ale są chmury. Nie ma smaku, są chmury, czyli to co smog lubi najbardziej. Robi najlepiej, że tak powiem. Tak. Dobra, słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o nowym Magu P3. Jak się zapatrujecie na ten produkt, czy chcecie, żeby pojawił się na polskim rynku, bo jak widzicie, mam go w standardzie TPD właśnie z parownikiem Mini V2. Słuchajcie kochani, w czwartek 5 grudnia odbyła się konferencja zorganizowana przez magazyn Vapor Poland, w której razem z Szabą uczestniczyliśmy w roli słuchaczy. Na konferencji poruszono m.in. temat akcyzy. Co wiadomo na pewno, a jakie pytania zostają bez odpowiedzi na chwilę obecną. Został poruszony także problem wapującej młodzieży. Prowadzący zaapelował do branży, by zwracali większą uwagę na wiek klientów, którzy przychodzą do ich sklepów. Rozmawialiśmy także o tym, jak wygląda europejski i polski rynek, jakie trendy obecnie panują, jak będzie wyglądał rozwój urządzeń oraz jak postrzegają go rządzący politycy i ku jakim rozwiązaniom są przychylni. Niestety nie jesteśmy w stanie opowiedzieć Wam o wszystkim, ale zachęcamy Was do zadawania pytań w komentarzach. Może macie nurtujące Was pytanie, na które nie możecie znaleźć odpowiedzi. Jeszcze tak wspomnę, w lutym następnego roku, czyli 2020, jest zapowiedziana konferencja dotycząca tylko i wyłącznie akcyzy, na której mamy nadzieję razem z Szabą się pojawimy. Także w lutym będziemy wiedzieć o wiele więcej co i jak z tą akcyzą. I na pewno się tym z Wami podzielimy. Dokładnie tak. Słuchaj Szaba, mam wielu znajomych, którzy palą obecnie papierosy, tak mniej więcej paczkę dziennie, czyli tak hardkorowo.
Ale zastanawiają się nad przejściem właśnie na vaping, bo po prostu widzą to jako pewną alternatywę, tak? Mają dość już wydawania tylu pieniędzy i się trucia, że tak powiem. No. Zadają mi wiele pytań, jako że pracuję w branży, prawda? Ale jedno, które pada najczęściej, to jest to, ile dziennie likwidu zużywa takie papierosy. No, nie ma kądzik na to niestety jednoznacznej odpowiedzi. Mm-hmm. Na początku musisz podzielić to, na jakim urządzeniu to będzie używane. Bo jeżeli będzie to używane na urządzeniu typu MTL, czyli na przykład na jakiejś podzie, to wtedy należy sobie liczyć, że te 5 ml likwidu będzie odpowiadało jednej paczce papierosów. Czyli tak jak powiedzieli, że twoi znajomi palą jedną paczkę dziennie, więc jedna buteleczka 10 ml likwidu będzie im wystarczało na 2 dni. Mhm. Ale jeżeli chcieliby używać urządzenia typu DTL, czyli właśnie takiego smoka, który już dużo bardziej chmurzy, no tutaj muszą sobie liczyć od 5 do nawet 20 ml dziennie. Dokładnie tak. Dzięki Szaba za jakże wyczerpujący wykład. A słuchajcie, pytanie do was. Czy wy spotkaliście się z jakimiś właśnie pytaniami od swoich znajomych a propos vapingu i nie potrafiliście do końca odpowiedzieć? Jeśli macie takie pytania, zapodawajcie je w komentarzach, a my razem z Szabą, wykładowcą naszym kochanym, postaramy się na nie odpowiedzieć. A teraz przyszedł czas na rozwiązanie konkursu z poprzedniego odcinka. Szaba? Dziękujemy wam bardzo za udostępnianie naszego poprzedniego filmu. Dzięki temu mogliśmy trafić do znacznie większej ilości osób i pokazać im, czym tak naprawdę jest vaping oraz pokazać, jak kłamią media. Dobra. A teraz przejdźmy do losowania, w którym trzy osoby wylosowane zgarniają całą serię premiksów The Mask. Szaba losuje. I pierwsza osoba to Maniek RR. Druga osoba to Zdero, trzecią osobą zaś jest Remigiusz Dusiński. Gratulujemy zwycięzcom, brawo, odezwijcie się do Szaby na fanpage'u VCP Polska, ażeby premiksy dotarły w wasze piękne rączki. Dobra, jeden konkurs za nami, kolejny przed nami. A w tym konkursie, słuchajcie, jak wszyscy szanujący się youtuberzy także chcemy mieć swoje Q&A, czyli wy zadajecie pytania, my na nie odpowiadamy. Czy to chodzi o vaping, czy o nasze życie osobiste, jeśli was to interesuje, bez znaczenia, zadawajcie w komentarzach. My z Szabą wybierzemy 5 najciekawszych pytań i zwycięzcy otrzymają po 2 premiksy z 4 nowych smaków Duo od GoBears. Także zapraszamy do sekcji komentarzy i zadawajcie pytania. I co? Dziękujemy wam bardzo, że zostaliście z nami przez ten kolejny, jakże zwariowany, intensywny i przeciekawy waperski kwadrans. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, dawać łapki w górę i widzimy się za tydzień. W środę o 18:00. Cześć! Cześć.